Kochani moi, wielkimi krokami nadchodzi wyjątkowe, pyszne święto wszystkich babeczek małych i dużych, czyli Międzynarodowy Dzień Kobiet. A dla nas tutaj na Wielkim Buku jest to idealna okazja, by porozmawiać o książkach, oczywiście. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny marcowy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Świętujmy razem Międzynarodowy Dzień Kobiet, święto kobiecości, dziewczęcości, nasze święto, święto jak najbardziej wyjątkowe. Można na Dzień Kobiet sprawić samej sobie, wiadomka, albo bliskiej sobie babeczce, a to kwiatka, a to ciacho. A można sprawić również wyjątkową książkę. Zawsze powtarzam, że każda okazja jest świetna, nie tylko by zapolować na taką książkę, ale by również o niej mówić. I właśnie dlatego z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet wybrałam dla Was 8 wyjątkowych tytułów. 8 wyjątkowych książek różnych gatunków dla różnych czytelników i czytelniczek, których bohaterki są absolutnie inspirujące, wyjątkowe, takie, które warto zapamiętać i poznać ich historię. A jakby tego było mało, mam dzisiaj dla Was niespodziankę, a mianowicie specjalny rabat od księgarni Tania Książka. Wszystkie szczegóły dotyczące tego rabatu znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz czas na 8 wspaniałych książek, 8 wyjątkowych tytułów. Od jednego Lucypera Anny Dziewit-Meller. Kochani, Ania znowu powraca na rodzinny Śląsk i snuje wstrząsającą, poruszającą dogłębnie opowieść o tamtejszych miejscowych kobietach. O górniczkach, o czasach stalinizmu, o uwikłanie w historię. A wszystko to oparte o prawdziwe wydarzenia, w które trudno uwierzyć nawet po tych wszystkich latach. Między słowami od jednego Lucypera znajdziemy opowieść o sile kobiecości, o emancypacji, a także o traumie, która przechodzi z pokolenia na pokolenie. Ta powieść udowadnia, że pewne doświadczenia są również bardzo uniwersalne, są ponadczasowe, nie tylko z perspektywy kobiet. Gorzko, gorzko Joanny Bator, moja najulubieńsza polska pisarka powróciła w zeszłym roku z wspaniałą sagą rodzinną o pokoleniu 4 kobiet, które łączy wspólna tajemnica i również wspólna trauma. To wyjątkowa proza, która zachwyca czytelnika taką snującą się niesamowitością, lekkim niedopowiedzeniem, trochę jak w 100 latach samotności Markeza. I również pewną jednością, taką spójnością, która łączy kolejne generacje kobiet. Bez matek Miry Marcinów, nagrodzony paszportem polityki, kochani, jest to druzgoczący, bardzo brutalny i bolesny portret relacji pomiędzy matką a córką. To rozbebeszony, często skomplikowany i zagmatwany związek rodzinny, pełen wzlotów, ale częściej jednak upadków. To opowieść o rodzinie, o niełatwych relacjach rodzinnych, a także o idealizowaniu wspomnień i o upadku pewnych idoli. O rozpaczy, o tęsknocie, ale o miłości też, ale też o wstydzie. To brutalna opowieść, brutalna w obrazach i brutalnie oddziałująca na czytelnika. Niezwykle emocjonalna, penetrująca właśnie związki między matkami a córkami. Nie mogło w moim zestawieniu na Dzień Kobiet zabraknąć 13 opowieści Diane Setterfield. To gotycka, absolutna perełka. Wspaniała opowieść o pewnej rodzinie, o ich sekretach i tajemnicach, ale także o siostrzanych więzach, silniejszych niż śmierć. Pełna pasji, pełna zakazanej miłości, pełna szaleństwa i mroku. Nie sposób jej przewidzieć, ale też nie sposób nie wysłuchać jej do końca. Diane Setterfield oczarowuje nas, hipnotyzuje, karmi czytelnika łyżeczka po łyżeczce, a my chcemy więcej, jesteśmy nienasyceni i tylko nie chcemy, żeby to się skończyło. Niestety kończy się, ale my i tak chcemy właśnie więcej. Ta historia jest absolutnie niesamowita, to jest prawdziwa prozatorska perełka. Moja przyjaciółka opętana, Grady'ego Hendrixa. Miłośnicy horroru i bezsennych śród koniecznie muszą zwrócić uwagę na tę wyjątkową opowieść o dziewczyńskiej przyjaźni, o szaleństwach lat 80. i równocześnie o pewnej nocy, która zmieniła wszystko. Przyjaźń jest tutaj siłą, która potrafi pokonać największe możliwe zło, która potrafi przetrwać najgorsze możliwe próby. Ta przyjaźń potrafi również leczyć traumę, której żadna dziewczyna nie chce nigdy doświadczyć. Magik Magdaleny Parys, rozpoczynający trylogię berlińską, thriller paryski, jak to nazywam właśnie ten specyficzny gatunek, który stworzyła sama Magdalena Parys. Magik łączy w sobie dreszczowiec polityczny, powieść historyczną, a jednocześnie kryminał i literaturę piękną. To opowieść o demonach przeszłości, które budzą się z uśpienia i o historii, która nigdy się nie kończy. A także o śledztwie, które prowadzi
prosto w ciemność. Bohaterów Magika spotkacie również w Księciu, który kontynuuje właśnie trylogię berlińską. A teraz coś dla miłośników fantastyki, czyli Cud, Miód, Malina Anety Jadowskiej. Czyli poznajcie kroniki rodu Koźlaków, w którym znajdziecie opowieści o pewnym rodzie wyjątkowych czarownic, o ich magicznych wpadkach i rodzinnych perypetiach. To odjechane, pełne czarnego humoru i sarkazmu, tak charakterystycznego dla Anety Jadowskiej właśnie, opowieści o przygodach, wpadkach i różnorodnych przypadkach tych wyjątkowych babeczek z tego wyjątkowego rodu, których po prostu nie sposób nie polubić, nie sposób nie pokochać. I jeszcze dostajecie babcię Narcyzę na dokładkę. I wreszcie Ginczanka, Nie upilnuje mnie nikt, Izoldy Kiec. To biografia wybitnej, długo uśpionej w niepamięci poetki Zuzanny Ginczanki, a także próba uchwycenia portretu tej niezwykłej kobiety, rozstrzelanej w 1944 roku w wieku zaledwie 27 lat. To opowieść o jej poezji, o życiu, o wspomnieniach tych, którzy ją kochali, a także o zachwycie, który wciąż budzi między słowami. W tym zestawieniu musiał również pojawić się bonus. Wyjątkowy esej Własny pokój Virginia Woolf. To błyskotliwy, ostry jak brzytwa i bardzo aktualny tekst, który każda kobieta mogłaby znać. O idei tytułowego własnego pokoju, który tutaj jest nie tylko dosłowną fizyczną przestrzenią, ale jest metaforą niezależności myśli, niezależności własnego ja i pielęgnowania tego ja. To jest bardzo ważny tekst, serdecznie Wam go polecam. 8 wyjątkowych tytułów, a w zasadzie 9 na Dzień Kobiet, ale nie tylko, na prezent dla samej siebie lub dla kogoś bliskiego, nie tylko na Dzień Kobiet również, na każdą możliwą okazję. 8 wyjątkowych opowieści z różnych gatunków, jak sami widzieliście, zarówno polskich, jak i zagranicznych autorów. Jestem również ogromnie ciekawa, czy Wy planujecie prezenty książkowe na Dzień Kobiet dla siebie lub dla bliskich. Jestem też ogromnie ciekawa, jakie Wy tytuły zaproponowalibyście w ogóle na Dzień Kobiet. Wyjątkowe bohaterki albo wyjątkowe autorki. Koniecznie podrzucajcie, dawajcie mi znać. A ja w tym nadchodzącym Dniu Kobiet wszystkim kobietom, dziewczętom i dziewczynkom życzę wyjątkowego dnia, samych wspaniałości, siły, no i oczywiście wspaniałych, inspirujących lektur. Do zobaczenia! Pa, pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście i szukacie inspiracji zakupowych, zaglądajcie koniecznie na premiery książkowe marca. Zobaczcie, co w trawie piszczy. 33 książki. Ile? Tyle. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Mam nadzieję, że Wam się tu spodoba, a jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!